Pomorska Telewizja Narodowa. Mamy dzisiaj którego się proszę pana mamy? Którego? Trzeci. A pan tu przyjechał na jarmark? Skąd pan przyjechał? Bardzo daleka. Ale konkretnie, bo Pomorska Telewizja Narodowa chciałaby wiedzieć. Z Głogowa, proszę. Głogów, aha. Pana, jak się panu podoba Gdański i to, co się dzieje na jarmarku? Podoba mi się Gdański. Bo ten jarmark to jest tradycja. Wiele bym zmienił tutaj. Zmieniłby pan. Co by pan zmienił? Prezydenta najlepiej zmienić, żeby zmienić. Ulice, chodniki poszerzyć, to jest pierwsza sprawa. On wie pan, to jest stare miasto, to nie można. To jest historyczne, zabytkowe miasto, no nie wolno tego poszerzać. Ale poza miastem. Poza miastem to można, no to się dzieją takie rzeczy. To już budują, a ja mówię, tu w mieście się nie da starym zmieniać. Administracyjnie? Właściwie nic, jest bardzo dobrze, bardzo ładnie, pogoda dobra. Zadowolony pan jest. Wypoczywa pan sobie. Jak najbardziej. A jak pan ma na imię, może pan się przedstawić? Rudolf. Rudolf. I pan przyjechał? Jako turysta. Jako turysta z? Głogowa. Z Głogowa. A w Głogowie to miecz robią tam. Tak, tak. Tam, pan jest zorientowany. Ja jestem chemikiem, proszę pana, studentów chemii uczyłem kiedyś na Polsce. To jest Zagłębie Miedziowe. I co? I tam jak tam robota jest? Czy bezrobotni są? Jak to w Głogu? No jest praca, bo to Zagłębie, także Zagłębie miasto można, się ładnie rozbudowało. Można pracować, nie ma można problemu pracować. Z bezrobociem, nie ma. Myślę, że jest mały. Małe bezrobocie. Tak. No dziękujemy, życzymy miłego wypoczynku w Trójmieście i zapraszamy nasze statki pirackie. Dziękuję. Na Perła Lew. Do widzenia. Patrzcie, tutaj idziemy dalej, a tutaj, proszę Pania, to co ja lubię, proszę Panią, to jest bób gotowany. O, masło za 50 groszy można dostać, bo masło się topi na słońcu pewnie, dlatego tak tanio, prawda? Tak. A Pani jak ma na imię, proszę Panią? Małgosia. Pani Małgosiu, Pani tutaj tego bobu daje? No, tyle, że można się najeść. Ja też dostanę, ma Pani coś dla mnie? To poproszę, proszę mi podać tej bobu troszkę. O, o, jest bób. Pani tam to tak mało, Pani tylko dosypie, proszę Panią, ja to pierwszą porcję, proszę Panią. To dosypia tam i tego masła, to koniecznie tego masła za 50 zł, nie, groszy. Pani, no i proszę Państwa, jak tutaj jedzą tyle masło? No czy ten bób z masłem? Oczywiście, to jest tradycja. No bo wszędzie mają chleb ze smalcem, a Pani ma masło i to jest właśnie to. Pani ma masło i Pani tu ten bób daje. I to a ta zielonka to co to jest? To jest koperek. Czyli bób z koperkiem i z masłem, że no pełny rarytas, full serwis. Zaraz spróbujemy, czy to smaczne. Teraz spróbujemy, czy to smaczne. No. No pycha. Polecam. Czerwony Korsarz z Gdańska poleca wszystkim bób u Pani. I kukurydzę. I u Pani? I kukurydza gotowana. U Pani jaki? Małgosi. Małgosi na rogu ulicy Szeroka. Grobla i Szeroka. Tu na rogu na Jarmarku Dominikańskim. Ulica Szeroka i Grobla 2. Można pyszny bób zjeść z masłem. Koperkiem. Koperkiem i kukurydzę. Czerwony Korsarz poleca. Ahoj. No.